Krótki tutorial makijażowy, jeżeli chodzi o zbliżające się walentynki, ponieważ ten dzień, czyli 14 luty, mamy za pasem. Przygotowałam dla Was dwie wersje makijażu, jedną delikatniejszą, czyli dzisiejszą, którą widzicie, natomiast w następnym tygodniu pojawi się wersja mocniejsza. Ja postawiłam tym razem na mocniejsze usty jako akcent, ponieważ ten kolor mi się wydał idealny po prostu na walentynki. Jest bardzo soczysty, bardzo taki przyciągający i nie musimy się martwić właśnie o resztę makijażu, ponieważ jest bardzo delikatna, niepretensjonalna, także myślę, że taki makijaż na wyjście walentynkowe będzie jak najbardziej fajny i przypadnie Wam do gustu, ponieważ wiem, że Wy też sięgacie raczej po lekkie makijaże, delikatne. No i chcecie przede wszystkim, żeby ten makijaż był efektowny, szybki, no i przyciągający spojrzenie, ponieważ w ten dzień na pewno każda z nas chce wykonać właśnie szybko makijaż przed wyjściem, naszykować się na randkę, także mam nadzieję, że taki tutorial Wam się przyda i makijaż Wam się spodoba. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak go wykonać i jakich produktów użyłam, a zdradzę Wam, że wiele z nich pojawiło się w zakupach i Was zaciekawiło, to zapraszam Was do tutorial. Zanim przejdziemy do nakładania kremu CC z firmy Liueli, pokażę Wam, jak przygotowałam skórę, bo często się mnie pytacie właśnie, jakich produktów używam pod makijaż, więc najpierw zmieszałam olej awokado z firmy E-Naturalne i to jest właśnie taki Snail Recovery Gel Cream z firmy Mizon, jest to żel taki lekki w swojej konsystencji, dzięki czemu super się miesza z olejkiem i naprawdę bardzo ładnie mi nawilży skórę. Jak ta warstwa mi się wchłonie, to nakładam pompkę kremu odżywczego z firmy Recibo. On wbrew pozorom bardzo ładnie nawilża, odżywia, ale nie jest ciężki, także nie obciąża nam naszego makijażu, także będzie się idealnie nadawał. Jak widzicie, mam skórę praktycznie suchą, także przechodzimy do nakładania tego kremu CC. Ja już Wam go pokazywałam w zakupach, to jest Liueli Dolish CC Cream SPF 34. Bardzo ładne opakowanie, naprawdę śliczne, bardzo ładnie się też prezentuje. Ma pompkę, która dozuje moim zdaniem idealną ilość produktu. To jest tak naprawdę taki biały krem, który pod wpływem ciepła naszych dłoni zmienia swoją barwę i zmienia kolor. Tutaj jak widzicie, już pod wpływem ciepła zmienił troszeczkę kolor, jest na razie taki blado-szaro-biały, ale w momencie, kiedy go nałożymy na skórę twarzy, zobaczcie, jak on zmienia kolor. On po prostu się transformuje jakby, zmienia ten kolor i to jest taki właśnie prawdziwy krem CC, który ma bardzo dobre krycie. Na początku oczywiście tego nie widzimy, bo tak naprawdę nie wiemy, jaki krycie ma taki biały krem, ale później tak naprawdę krem bardzo ładnie się wtapia w naszą skórę i jednocześnie uzyskujemy naprawdę moim zdaniem dobre krycie. Więc jeżeli macie jakieś niedoskonałości, czy macie jakieś przebarwienia, myślę, że ten produkt Wam spokojnie jakby zakryje te właśnie niechciane rzeczy. Ja mam tutaj drobne pozostałości po niedoskonałościach, troszeczkę się najadłam czekolady, więc no niestety musiałam się z tym liczyć, że moja skóra tak zareaguje, ale jak widzicie, bardzo ładne ma krycie, bardzo ładnie przede wszystkim nawilżę i o to mi też chodziło, ponieważ teraz jak mamy te kaloryfery włączone, też pracuję właśnie pod lampami, to tak naprawdę moja skóra jest bardzo przesuszona wbrew pozorom. Dzięki tej pielęgnacji, którą Wam przed chwilą pokazałam, też Wam podlinkuję filmik, radzę sobie z tym przesuszeniem i ta skóra nie wygląda źle, ona się i nadmiernie nie przetłuszcza i też nadmiernie się nie przesusza. Pierwszą część mamy za sobą. Zmatowiłam skórę tym pudrem ryżowym, fixerem z firmy Ecocera. To jest naprawdę fajny produkt, możecie go zdobyć w granicach chyba 15 zł, tak mi się wydaje. To jest naprawdę dobra cena, ponieważ mamy tutaj aż 15 chyba gram produktu. Ważne jest 12 miesięcy. Oczywiście takie produkty są suche, możemy je używać zdecydowanie dłużej, ale bardzo Wam polecam, ponieważ ładnie matują naszą skórę. No i przede wszystkim utrwalają takie produkty typu właśnie kremy CC i BB. Ja najczęściej po taki produkt sięgam i bardzo lubię ten produkt. Tutaj możecie go zdobyć w granicach 15 zł. Ja Wam też podlinkuję ten produkt, bo wiem, że wiele z Was się nad nim zastanawiało. Ja już używam go od dłuższego czasu, także naprawdę widzę różnicę, jeżeli chodzi o zmatowienie mojej skóry i wtopienie się tego produktu, także teraz widzicie, jak skóra wygląda bez kremu CC.
Także tutaj moim zdaniem jest dosyć duża różnica, ponieważ krem bardzo ładnie jakby wtopił się w skórę, bardzo ładnie też ją rozświetlił. Tak od środka mam wrażenie i naprawdę bardzo ładnie ta skóra wygląda, także dokończyłam tylko brwi i po prostu sięgam po kolejne kosmetyki. I będę konturować twarz takim dla mnie nowym produktem. Pokazywałam Wam go też w zakupach, to jest Mimimi i to jest Shimmer Stack Gold. Jest jeszcze chyba ciemniejsza wersja i na pewno jest wersja różowa. Tutaj oczywiście, jeżeli tutaj widzicie to opakowanie, to jest podobny do produktu Bobbi Brown. Też wyprodukowała taką paletkę. Także podobno jest to tańszy duplikat, ponieważ produkty Bobbi Brown kosztują w granicach 200-250 zł, a ten produkt możecie zdobyć, myślę, że za około 40. Nie pamiętam już, po ile jest na stronie, ale oczywiście Wam wszystkie linki dam na dole, żebyście miały na bieżąco produkty, z których korzystam. Będę nakładać ten produkt 120 Lux Sheer Cheek pędzlem z firmy Zoeva. To jest taki skośny pędzelek, już nabrałam troszkę tego produktu. On się minimalnie pyli, ale jest w porządku. I widzę, że ten produkt jest bardzo, bardzo delikatny, także na przykład osoby o bladej karnacji, o jasnej karnacji będą bardzo zadowolone, ponieważ ten produkt tylko jakby podkreśla blask skóry. Zresztą jak widzicie, naprawdę delikatnie konturuje naszą skórę. Także to jest fajny produkt, jeżeli już nałożymy na przykład bronzer, albo chcemy sobie delikatnie wykonturować i przede wszystkim stopniować to konturowanie, także ciekawy produkt moim zdaniem, bo też ładnie się nadaje tutaj do stwarzania takiej lekkiej opalenizny na czole, ale widzicie, że też jest różnica, jeżeli chodzi o kontur twarzy. Natomiast jeżeli dla Was jest ten produkt za jasny, to sięgnijcie po prostu po tą ciemniejszą kostkę, na pewno będziecie zadowolone. Ja jeszcze sięgnę po swój stary bronzer, o którym też już słyszałyście, też można go kupić w wielu sklepach, to jest Makeup Revolution, zobaczcie, końcóweczka dosłownie. I delikatnie jakby podkreślę ten kontur, ale tutaj naprawdę widzę, że jest bardzo ładnie, skóra bardzo ładnie opalizuje i zobaczcie, jest taki zdrowy blask. Także ciekawy produkt moim zdaniem, naprawdę fajnie będzie jakby kończył ten makijaż naszej twarzy. Dalej sięgamy po róż i tym razem sięgnę po Sleek. To jest Sleek Face Form Contouring and Blush Palette i to będzie kolor Fair, czyli najjaśniejszy. Tutaj oczywiście też mam bronzer, ale jego użyję docelowo w kolejnym tutorialu, pokażę Wam kilka innych produktów. Ale tutaj mamy świetny róż, który naprawdę Wam polecam. Możecie go kupić osobno, ale to jest fajne trio, jeżeli wyjeżdżacie, chcecie mieć bronzer, rozświetlacz i róż w jednym, ponieważ jest to taka fajna, kompaktowa paletka, w związku z tym możecie ją po prostu gdzieś sobie przewieźć. Ja delikatnie nałożę tym samym pędzelkiem róż do policzków. To też jest bardzo wielofunkcyjny pędzel, także też Wam polecam. Róż zdecydowanie Wam ożywi karnację. On jest delikatny i też ma taki ładny, mieniący się połysk. Jest to podobno odpowiednik NARS Orgasm, więc mamy troszeczkę tańszy produkt. No i jeszcze w takim trio naprawdę Wam się, myślę, że sprawdzi. Mary jest bardziej szampańska, także to jest taki minimalnie chudniejszy kolor, ale też widzę, że jest zdecydowanie bardziej uniwersalny, ponieważ Mary często nie pasuje osobom właśnie ze względu na ten szampański kolor, taki bardziej żółty. Ja lubię takie rozświetlacze, ale tutaj widzę, że ten Sleek jest troszeczkę jaśniejszy, w związku z tym będzie pasował jakby większej liczbie osób. Ale bardzo ładnie się mieni. Można go sobie tutaj troszeczkę na nos nałożyć. U kupidyna. No i troszeczkę rozświetlamy sobie. Makijaż twarzy skończony, jak widzicie, jest bardzo delikatnie, romantycznie. Nie będziemy się stresować jakimś mocniejszym makijażem. Także te produkty naprawdę, moim zdaniem, tutaj stworzyły bardzo fajny, delikatny makijaż. No i przede wszystkim mamy krycie, ale to jest taki nude, jeżeli chodzi o twarz, makijaż. Także sięgam po równie neutralną paletkę. Tutaj widzicie, mamy fiolety, brązy, beże. Także co fajna paletka dzienna, ale tutaj widzicie, że ten rząd górny może nam wyczarować fajny wieczorowy makijaż, troszeczkę mocniejszy w załamaniu na przykład. Także ja będę sięgała po ten jasny cień jako bazę. I to jest pędzelek 142 Concealer Buffer. Ja go będę używać jako pędzel do nakładania właśnie bazowego cienia.
Ten cień jest bardzo delikatny, tutaj też pomoże mi rozprowadzić jeszcze korektor, ponieważ mi się troszeczkę zebrało w załamaniu. A najlepszą bazą moim zdaniem pod cienie to jest L'Oreal True Match, to jest właśnie korektor, który świetnie pasuje mi jako baza przede wszystkim, także nakładam ten bazowy cień na całą powiekę, jak widzicie jest naprawdę delikatny, ładnie się też mieni, także będzie fajnie tutaj jakby współgrał z cieniami, które będę nakładać. Z tym, że jest delikatny makijaż, będziemy stopniować konturowanie oka i przechodzimy do tego rzędu, będziemy po prostu cieniować w górę, także sięgam po ten najjaśniejszy cień na dole i to jest pędzelek 227 Luxe Soft Definer. On bardzo ładnie pracuje tutaj nam w załamaniu, bardzo ładnie buduje ten kolor. Fajnie się pracuje w ogóle pędzelami Zoeva, jeżeli chodzi o makijaż oczu. Także jeżeli na przykład szukacie dobrego zestawu, który Wam posłuży latami, to myślę, że warto zainwestować w Zoeva. One mają precyzyjne kształty i przede wszystkim bardzo ładnie blendują cienie i w załamaniach i po prostu ładnie się nimi pracuje na oku. Także jeżeli bym sięgała po kolejny zestaw do makijażu właśnie oczu, na pewno bym wybrała markę Zoeva. Jest naprawdę precyzyjna i sama przyjemność pracować z takimi pędzlami. Dalej sięgam po te dwa cienie, mieszam je, ponieważ tutaj mamy szarość, a tutaj taki lekki brąz, także będę mieszać te dwa kolory, żeby uzyskać taki już przejściowy kolor, troszeczkę mocniejszy. Nie otwieram tak naprawdę, nie naciągam powieki, żeby po prostu wyciągnąć ten kolor poza załamanie. Zresztą ja mam taki właśnie układ oka, że nie mogę jakby naciągać powieki, ponieważ ten cień wciskam w załamanie i po prostu on nie wychodzi poza oko, nie widać tego koloru. Także nie będę tutaj jakby tej powieki naciągać i jeżeli macie podobną budowę oka, to tak właśnie powinnyście nakładać produkt, żeby go po prostu było widać. Oczywiście później jakby uzupełniamy to załamanie, tutaj naciągając powiekę, ale przede wszystkim powinnyśmy budować kolor przy otwartym oku, to Wam zdecydowanie ułatwi pracę. Teraz będę używać takiego przejściowego koloru i to będzie taki beż z delikatnymi drobinkami. On myślę, że będzie fajnie się komponował z resztą powieki, także tutaj na środek jakby zaznaczam sobie ten kolor. To będzie taki akcent na powiece, delikatny beż. Bardzo ładnie będzie się komponował z taką może bardziej krzykliwą szminką, ponieważ te kolory same w sobie są neutralne. Delikatnie paletka się pyli, ale naprawdę minimalnie ona się pyli w samej paletce, nie już bezpośrednio na powiece, także o to się akurat nie musicie obawiać, produkt Wam się nie będzie osypywał za bardzo. I wklepuję resztę cienia i przechodzę do dolnej. Do dolnej powieki będę używała tego beżowego cienia zmieszanego z tym szarym. Będzie stanowił fajne przejście, oczywiście najpierw sięgam po ten jaśniejszy cień, rozprowadzam go na dolnej powiece, ale już widzę, że jest naprawdę bardzo ładny. Ładnie się blenduje. Tutaj nakładam Zoeva 223 Petite Eye Blender, także to jest taka mała, delikatna kuleczka. Fajnie się też pracuje tą kuleczką w załamaniu powieki, także możecie ewentualnie budować sobie kolor tym pędzlem. Naprawdę ten zestaw chyba 20 czy 30 pędzli jest naprawdę moim zdaniem uniwersalny, ponieważ mamy dużo pędzli do oczu, ale też mamy dużo pędzli do twarzy, także możecie naprawdę wyczarować tym zestawem fajny makijaż, no i przede wszystkim, jeżeli jesteście wizerzystami, to naprawdę klientki będą zadowolone z jakości włosia, ponieważ tak naprawdę te pędzle są bardzo delikatne i nie powodują jakby płucia, podrażnień, także jest to fajny zestaw właśnie do wykonywania makijażu, nie tylko na sobie. Przechodzimy do gwoździa naszego makijażu, czyli szminki. To jest Golden Rose Velvet Matte i ja dzisiaj sięgnę po kolor 04. Pokazywałam Wam ostatnio w zakupach, że właśnie mam dwa kolory. Jeden jest ciemniejszy, który będzie idealny do mocniejszego makijażu, natomiast ten pięknie rozświetli Wam skórę, idealnie się tak naprawdę stopi z tym kremem CC, ponieważ krem po prostu bije blaskiem takim naprawdę zdrowym. Jeszcze to rozświetlasz ze slika. Naprawdę będzie się ten makijaż ładnie komponował, a w związku z tym, że makijaż oka mamy tak naprawdę delikatny, skupienie i akcent przejdzie na usta właśnie, więc jak widzicie, to jest bardzo kremowa szminka, pięknie się rozprowadza.
I moim zdaniem wystarczy jedno pociągnięcie, żeby tak naprawdę szminka miała dobre krycie. Moja koleżanka na przykład zachwyca się w pracy tymi szminkami, mówi, że ma praktycznie każdy kolor, ponieważ różne makijaże tutaj można, w różnych makijażach można te szminki wykorzystać i one są przede wszystkim trwałe, także jeżeli na przykład sięgniemy po jakiś bardziej neutralny kolor, idealnie sprawdzi nam się w pracy i nie będziemy się martwić, że ten makijaż po prostu nam jakby spłynie, czy po prostu ta szminka gdzieś nam się zje, wyje i to będzie niestecznie wyglądać. One naprawdę się długo trzymają. Jak widzicie, bardzo szybko się rozprowadza i jest naprawdę kremowa. Jestem z niej ogromnie zadowolona, naprawdę wygląda świetnie. Także przy tym makijażu szminka po prostu jest strzałem w dziesiątkę. No i tak się prezentuje skończony makijaż. Dzisiaj wykorzystałam tego tutorialu naprawdę sprawdzone kosmetyki, żeby się czuły komfortowo na jakieś wyjście właśnie walentynkowe, żebyście po prostu czuły się lekko, świeżo i promiennie przede wszystkim, ponieważ o to chodzi w takich delikatnych makijażach, żeby skupić się na jednym akcencie. W tym przypadku tutaj postawiłam na Golden Rose Velvet Matte i to jest kolor, który moim zdaniem jest idealny właśnie na takie walentynkowe wyjście. Jak widzicie, jest przepiękny, soczysty, no i naprawdę przykuwa niejedno spojrzenie moim zdaniem. Jeżeli chodzi o paletkę, to tutaj wybrałam bardzo neutralną paletkę, którą możecie wykorzystać tak naprawdę na co dzień. Chciałam Wam ją pokazać, jak ona fajnie się prezentuje na oczach. Jest delikatnie matowa, ma kilka właśnie takich połyskujących cieni, także moim zdaniem będzie to fajna propozycja dla osób, które lubią takie neutralne paletki, zarówno do wykonania makijażu dziennego, jak i wieczorowego. Także bardzo Wam polecam, fajnie się cienie blendują, naprawdę jest to tania wersja dobrej paletki moim zdaniem i jakość naprawdę tutaj aż bije od tej paletki, także bardzo Wam polecam. I przechodzimy do gwoździa naszego tak naprawdę tutorialu. Oprócz szminki bardzo Wam chciałam polecić ten krem CC, ponieważ nadaje się przede wszystkim do skóry suchej, normalnej, wrażliwej i mamy tutaj przede wszystkim lekką konsystencję i moim zdaniem dobre krycie, także sięgałam już tak naprawdę po ten produkt tydzień wcześniej przed wykonaniem tego makijażu, żeby sprawdzić, jak będzie się sprawował w pracy, na jakieś większe wyjścia. No i dlatego też Wam polecam do makijaży walentynkowych, czy po prostu makijaży dziennych, ponieważ sam w sobie produkt ma delikatną konsystencję, lekką przede wszystkim, nie czujemy tego produktu na skórze, a i krycie tak naprawdę, jak widziałyście, jest bardzo dobre. Moim zdaniem przykryje dużo niedoskonałości, dużo jakichś zmian, także bardzo często tutaj ten produkt jest wykorzystywany właśnie przez osoby, które mają jakieś niedoskonałości, czy po prostu chcą zdrowy blask, no i ładne krycie. Także wszystkie kosmetyki, które Wam dzisiaj pokazałam, tak naprawdę mi się sprawdziły. Najdelikatniejszym kosmetykiem, który myślę, że sprawdzi się osobom o bardzo delikatnej, jasnej karnacji, to jest ta właśnie Shimmer Stack od firmy MeMeMe, czy MiMiMi, jak kto woli, ale paletka jest naprawdę delikatna, bardzo ładna. Ja może bym wolała wersję troszeczkę ciemniejszą, ponieważ po prostu ten produkt jakby podkreśla bronzer, nadaje mu troszeczkę blasku, ale bardzo fajny, ciekawy kosmetyk. Także jeżeli Wam się tutorial podobał, to proszę o kciuka w górę, zawsze możecie zajrzeć do opisu, ponieważ tam zawsze możecie jakby spojrzeć na kosmetyki, które wykorzystałam w tym tutorialu. No i mam nadzieję, że taka wersja makijażu walentynkowego Wam się spodoba. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już jutro. Pa, pa!